Witamy na webinarium poświęconym projektowi Forget Me Not. Projekt Forget Me Not jest realizowany w ramach programu Erasmus+, dzięki któremu miliony Europejczyków mają możliwość studiowania, szkolenia i zdobywania doświadczeń za granicą. Więcej informacji na temat projektu Erasmus+ znajdziemy na stronie internetowej. Projekt Forget Me Not należy do akcji drugiej, czyli partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego i jest przykładem współpracy 5 organizacji z 5 krajów: Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Polski i Cypru. Projekt ma na celu stworzenie materiałów szkoleniowych i produktów w różnej formie. Po pierwsze, jest to strona internetowa projektu, na której znajduje się cała baza wiedzy. Następnie powstały materiały dydaktyczne, a więc moduły szkoleniowe, filmy i webinaria. I w końcu najważniejszy produkt, cyfrowa platforma, która jest narzędziem do tworzenia cyfrowych, multimedialnych wspomnień. Projekt jest adresowany do szerokiej grupy osób, do opiekunów zawodowych, którzy mogą stosować materiały w sesjach indywidualnych lub grupowych, oraz do opiekunów nieformalnych, takich jak członkowie rodziny, przyjaciele i inne osoby opiekujące się osobą cierpiącą na demencję. Obie grupy mogą skorzystać z pakietu szkoleniowego programu Forget Me Not. A zatem poznajmy stronę internetową projektu. Projekt ma 5 wersji językowych i wszystkie materiały są w każdym z języków partneru projektu. Zobaczmy, jak wygląda polska wersja językowa. Na górze mamy informacje o projekcie, o partnerach, i możemy wejść w zasoby i różne materiały, które rozwijają naszą wiedzę na temat tematu demencji. Możemy również dowiedzieć się, co zdarzyło się w projekcie dzięki aktualnościom i skontaktować się z jego autorami. Podstrona zasoby zawiera bardzo ciekawe, pożyteczne i praktyczne informacje, które pomagają w rozwijaniu wiedzy opiekunów na temat tematu demencji. Materiały szkoleniowe są dostępne w kilku formach. Po pierwsze, są to moduły szkoleniowe, które przedstawiają temat demencji od bardzo szerokiego spektrum wiedzy na ten temat, poprzez bardziej szczegółowe przykłady, na przykład zastosowania terapii reminiscencji, aż w końcu przedstawiają bardzo praktyczne rozwiązania pomocne dla wszystkich opiekunów. Inną formą przedstawienia wiedzy są materiały wideo, a więc 5 krótkich filmów, które pokazują praktyczne zastosowanie Forget Me Not w różnych kontekstach opieki. W przypadku opieki indywidualnego opiekuna, formalnego lub nieformalnego, w przypadku sesji indywidualnych i grupowych i przedstawiają temat reminiscencji. Materiały szkoleniowe są również przedstawione w sposób prosty i poglądowy w webinariach. Każde webinarium jest dostępne w każdym z 5 języków projektu: angielskim, francuskim, niemieckim, greckim i polskim. A zatem zobaczmy, jak działa platforma. Platforma jest głównym produktem projektu i jej obsługa jest bardzo prosta i intuicyjna. Po pierwsze, należy się zarejestrować jako użytkownik. Rejestracja jest prosta i wymaga podania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustawienia swojego hasła, które należy zapamiętać. Jeżeli ktoś już zarejestrował się na platformie, może następnym razem się zalogować.
Logowanie jest również proste, wymaga podania adresu mailowego i hasła. Po zalogowaniu się widzimy trzy podstawowe ikony: instrukcje, wspomnienia i ikona wylogowania. Ikona instrukcje, jeżeli klikniemy na nią, zawiera informacje w 5 językach na temat obsługi platformy od strony praktycznej. Aby stworzyć i zapisać wspomnienie, należy przede wszystkim kliknąć na ikonę wspomnienia, a następnie na ikonę z lewej strony dodaj wspomnienie. Zjechać na dół i zapisać tytuł tego wspomnienia, na przykład 60. urodziny mamy. A następnie klikamy na zapisz nowe wspomnienie. Kiedy mamy tytuł naszego wspomnienia, możemy dodać do niego obraz. Wtedy klikamy na ikonę wybierz pliki. Wybieramy zdjęcie, które chcemy zapisać. Podpisujemy je, na przykład 60. urodziny mamy w 1980 roku. I klikamy zapisz obraz. Możemy również dodać tekst, na przykład opis tego wydarzenia. I zapisać oraz link do filmu na YouTube, do wideo na YouTube, jeżeli taki mamy, albo nagranie w formacie MP3, na przykład kiedy składaliśmy mamie życzenia. Na końcu klikamy powrót do wszystkich wspomnień. Jeżeli zapisaliśmy dwa identyczne obrazy, możemy jeden z nich usunąć. W tym celu wchodzimy na ikonę Edytuj wspomnienie, a następnie na dole czerwonej apli napis Usuń to wspomnienie i wszystkie jego elementy. Potwierdzamy, że chcemy usunąć to wspomnienie i w efekcie zostajemy z tym jednym obrazkiem, który żeśmy zapisali. Kiedy chcemy edytować to wspomnienie, wchodzimy na ikonę Wszystkie wspomnienia i klikamy na to, z którym chcemy pracować, które chcemy edytować. Wspomnienia mogą zawierać zdjęcia, tekst, filmy wideo i pliki dźwiękowe. Możesz wszystkie wspomnienia tworzyć sam, ale możesz również zaprosić inne osoby, na przykład przyjaciół danej osoby lub kogoś z rodziny, do współautorstwa. Klikasz wtedy na Zaproś współautorów, podajesz imię, nazwisko i adres e-mail, a następnie klikasz w ikonę Zaproś współautora. Kiedy chcesz wyjść z edycji wspomnień i wyjść z albumu, klikasz w ikonę w prawym górnym rogu powrotu do menu, a następnie klikasz na ikonę wyloguj i wychodzisz z platformy. Praca z platformą Forget Me Not daje wiele korzyści opiekunom formalnym i nieformalnym i wszystkim użytkownikom. Po pierwsze, jest to forma tworzenia spuścizny cyfrowej dla przyszłych pokoleń. Praca ta wspiera poczucie własnej tożsamości, przywołuje wspomnienia i pozwala opiekunom poznać osobę, którą opiekują się pod wieloma względami. Materiały szkoleniowe na platformie Forget Me Not pozwalają na korzystanie z nich na kilka sposobów. Mogą być to formalne kursy organizowane przez placówki kształcenia zawodowego. Może być również to samokształcenie przez zarówno opiekunów formalnych, jak i nieformalnych,
albo spotykanie się w ramach grup wsparcia i poszerzanie swojej wiedzy na temat tematu demencji. Wszystkie materiały dostępne są na stronie internetowej projektu oraz poprzez rejestrację na platformie ForgetMeNot. Bardzo dziękujemy za wysłuchanie informacji na temat projektu. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową, rejestracją na platformie i życzymy sukcesów i poszerzenia wiedzy dzięki informacjom i materiałom z ForgetMeNot.